Witam Was na kanale Violeta Pił. i dziś mam dla Was kolejny czasownik modalny, którym jest should oraz jego formę przeczącą, shouldn't. Jak zwykle, popatrzymy na ich wymowę, pokażę Wam, jak ten czasownik odmieniać przez osoby, ale co najważniejsze, to wyjaśnię, co on znaczy i pokażę Wam, kiedy go używać. No i oczywiście podam mnóstwo przykładów zdań. should oznacza powinien, powinna, powinno powinni i tak dalej. A oto do czego używamy should i właśnie o tym będziemy dziś mówić. Should najczęściej używamy do dawania komuś rady oraz sugerowania czegoś. Innym bardzo częstym użyciem jest wyrażanie opinii i mówienie o tym, jak powinno być, aby było lepiej, bardziej fair i o tym, co my byśmy woleli. Do opisania co prawdopodobnie wydarzy się w przyszłości popatrzymy na konstrukcję I think You should, i na końcu pokażę Wam, jak mówić o popełnianych błędach i o tym, że żałujemy, że tak się stało. Should jest trzecim, lecz nie ostatnim czasownikiem modalnym, o którym mówię na moim kanale. Jeśli uczycie się teraz czasowników modalnych, to gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, abyście nie ominęli następnych lekcji. To najpierw popatrzmy na wymowę. Podobnie jak te poprzednie czasowniki modalne, should ma również mocną i słabą formę. Jego mocna forma to should. should. Zwróćcie uwagę, jak wymawiam ten pierwszy dźwięk, te długie s. Jest to sh, sh, should. Nie chciałabym, abyście wymawiali to przez szy, bo to nie jest should. A jak od początku nauczycie się niepoprawnej wymowy, to będziecie mieli problem ze zrozumieniem Brytyjczyków. Jest to should, bardziej chyba przez eś, a nie przez esz. Should. Jego słaba forma to should, should, która jest wymawiana za pomocą dźwięku, który nazywa się szła i brzmi jak e, e, e. Ale tak jak już wiecie z poprzednich odcinków, można go całkowicie pominąć i wymówić same literki sh oraz dy. Should, should, should. Oto przykład. Do you think I should invite Megan? Yes, I think you should. Pierwsze should było słabe, a to drugie, dlatego że chciałam je podkreślić, było mocne. Przejdźmy teraz do przeczenia. Pełna forma przecząca to should not i zapisujemy oraz wymawiamy ją jak dwa oddzielne słowa should not. Podobnie jak to było przy can oraz could, ta pełna forma jest bardzo rzadko używana w mowie potocznej i raczej spotkacie się z nią w pisanym formalnym angielskim. I jak widzicie, jest to pewna reguła w języku angielskim, że te pełne formy są bardziej formalne, a te skrócone są używane w potocznej, codziennej mowie. Shouldn't natomiast wymówimy jak should i tylko dodamy literki nty na końcu. Shouldn't, shouldn't. I oto przykłady. You should not do it brzmi bardzo formalnie. Natomiast you shouldn't do it usłyszycie w codziennych rozmowach. To przyjrzyjmy się teraz odmianie czasownika should i zdaniom twierdzącym. Zwróćcie uwagę, że czasownik modalny should nie zmienia swojej postaci i w poniższych zdaniach zmienia się jedynie tylko osoba. Reszta pozostaje dokładnie taka sama. Najpierw użyję tej mocnej formy should. Liczba pojedyncza. I should do it. You should do it. He should do it. She should do it. It should do it. I teraz liczba mnoga. We should do it. You should do it. They should do it. A teraz przeczytam to samo, używając tej słabej formy. I oto liczba pojedyncza. I should do it. You should do it. He should do it. She should do it. It should do it. I teraz liczba mnoga. We should do it. You should do it. They should do it. I oto wzór na zdanie twierdzące, który jest Wam bardzo dobrze znany, ponieważ przy każdym czasowniku modalnym kolejność wyrazów w zdaniu jest dokładnie taka sama. Czyli na pierwszym miejscu stoi osoba, na drugim czasownik modalny, za nim idzie kolejny, ten normalny czasownik w bezokoliczniku, i znowu tutaj jak widzicie, mamy dwa czasowniki obok siebie, i dopiero po nich, na samym końcu, idzie cała reszta zdania. Tak jak zawsze w języku angielskim, szyk zdania jest niezmienny i te wyrazy zawsze muszą stać w tej samej kolejności. I oto przykłady. He should give up smoking. I should eat more fruit and vegetables. Jeszcze jedno. You should always check the tires before taking your car on a long trip. To teraz popatrzmy na zdania przeczące. Zacznę od tej pełnej, tej bardziej oficjalnej formy, która jest używana w formalnym angielskim. I oto liczba pojedyncza. I should not do it. You should not do it. He should not do it. She should not do it. It should not do it. A teraz liczba mnoga. We should not do it. You should not. Do it. They should not do it. A oto zdania przeczące i ich forma skrócona. Liczba pojedyncza: I shouldn't do it. You shouldn't do it. He shouldn't do it. She shouldn't do it. It shouldn't do it. I teraz liczba mnoga: We shouldn't do it. You shouldn't do it. They shouldn't do it. Jak widzicie, wzór zdania przeczącego różni się tylko tym od wzoru zdania twierdzącego, że do should dodaliśmy tylko słówko przeczące not, które zaznaczyłam na żółto. A oto przykłady zdań przeczących. He took his umbrella so that he shouldn't get wet. You shouldn't worry about the report. We will finish it on Monday. You should not Forget about this. It's important. W tym ostatnim zdaniu użyłam tej pełnej, oficjalnej formy, aby podkreślić powagę sytuacji. You should not forget about this. To teraz czas na pytania. Jedną z charakterystycznych cech dla czasowników modalnych jest to, że pytania tworzymy za pomocą inwersji. Jest to już trzeci czasownik modalny, o którym mówimy na kanale Violetta Pugh i mam nadzieję, że już widzicie tę zależność i te same schematy, według których zachowują się właśnie czasowniki modalne. Mają one inne znaczenie i używane są do innego celu, ale sposób, w jaki tworzymy zdania twierdzące, Przeczące i pytające jest dokładnie taki sam. W pytaniach zmieniamy pozycję czasownika modalnego should oraz osoby. Should zwyczajnie stawiamy przed osobą. Oto jak to robimy. We should invite Claire to the party to zdanie twierdzące, które znaczy: Powinniśmy zaprosić Claire na imprezę. Aby zbudować pytanie, wystarczy zmienić pozycję osoby, w tym wypadku we, oraz czasownika modalnego should. I nasze pytanie jest gotowe. Should we invite Claire to the party? Czy powinniśmy zaprosić Claire na przyjęcie? Oto jak będzie to wyglądało we wszystkich osobach. Liczba pojedyncza. Should I do it? Should you do it? Should he do it? Should she do it? Should it do it? I teraz liczba mnoga. Should we do it? Should you do it? Should they do it? Oto przykład. Should we meet the following week? Są to typowe yes-no questions. Charakteryzują się one tym, że możemy odpowiedzieć na nie tylko tak, jest. Albo nie, no. I tak na pytanie, should we invite Claire to the party? Czy powinniśmy zaprosić Claire na przyjęcie? Możemy odpowiedzieć: yes, we should, tak powinniśmy, lub no, we shouldn't, nie, nie powinniśmy, w zależności oczywiście od tego, co myślimy na ten temat. A oto wszystkie odpowiedzi twierdzące. Liczba pojedyncza. Yes, I should. Yes, you should. Yes, he should. Yes, she should. Yes, it should. I teraz liczba mnoga. Yes, we should. Yes, you should. Yes, they should. A oto wszystkie odpowiedzi przeczące. Liczba pojedyncza. No, I shouldn't. No, you shouldn't. No, he shouldn't. No, she shouldn't. No, it shouldn't. I teraz liczba mnoga. No, we shouldn't. No, you shouldn't. No, they shouldn't. To popatrzmy na kilka przykładów. Should he apologize to his wife? Yes, he should. Should I know about the appointment? Yes, you should. I sent you a letter. Should I tell him what I think? No, you shouldn't. Keep it to yourself. I jeszcze kilka słów o WH Questions. Dla przypomnienia, WH Questions to takie pytania, na które musimy podać konkretną odpowiedź i nie możemy odpowiedzieć yes lub no, ponieważ nie miałoby to sensu. Aby je utworzyć, podążamy dokładnie tą samą zasadą inwersji, co przy pytaniach jest no, jednakże potrzebujemy jeszcze jednego dodatkowego słówka pytającego, które stawiamy na samym początku każdego pytania. I oto na ekranie, tak dla przypomnienia, podałam listę najważniejszych słówek w To popatrzmy teraz na te przykłady. Who should I make the payment to? Send the money to Mr. Carter's account, please. Why should I do all the tidying up? Because I am asking you. Where should we meet tonight? How about meeting at mine? Who, why or as where to właśnie te słówka pytające w.h. A teraz popatrzmy, do czego używamy should w zdaniach. I tak, should jest bardzo często używane do dawania porad, i śmiało mogę powiedzieć, że jest to najczęstsze użycie tego czasownika. Oto przykłady. Gdy waszego kolegę boli głowa, a wy chcecie mu poradzić, żeby wziął paracetamol, to powiecie: You should take paracetamol. Gdy wasz kolega ma problemy w pracy, to powiecie: You should talk to your line manager lub you should find another job. A gdy ktoś bardzo kaszle i wy uważacie, że powinien iść do lekarza, to powiecie: You should go to the doctors. Proste, prawda? Drugą rolą should jest wyrażanie opinii i mówienie o tym, jak powinno być, aby było lepiej, bardziej fair i co my byśmy woleli. Na przykład i should earn more than Adam. I am more qualified. W tym zdaniu mówię, że powinnam zarabiać więcej niż Adam, że byłoby to bardziej fair, ponieważ mam wyższe kwalifikacje. There should be more bank holidays in a year. W tym zdaniu mówię, że według mnie byłoby lepiej, bardziej fair mieć więcej wolnych dni w roku i że teraz jest ich za mało. The government should reduce the price of petrol. It's so expensive. I to prawda, i właśnie tak uważam. I jak widzicie, w tych wszystkich sytuacjach mówimy o tym, jak powinno być, aby było lepiej, według nas, oczywiście, aby było bardziej fair. Następne to użycie should do przewidywania i powiedzenia, że coś jest możliwe lub że najprawdopodobniej się wydarzy, ale najlepiej będzie widać, o co mi chodzi na przykładach. Shall we start? Luke's just texted and he should be here in ten minutes. Mówiąc to, wierzymy, że Luke zaraz dotrze na spotkanie. Nie jest to oczywiście pewne na 100%, ale jest bardzo prawdopodobne. There should be some milk in the fridge. Przewidujemy i mówimy, że jest możliwe, że mamy mleko w lodówce, lecz nie jesteśmy pewni na 100%, dlatego też używamy should. Już ostatni przykład. The weather should be nice tomorrow. Should Często jest używane z I think, I don't think, czy do you think. Często usłyszycie, że Brytyjczyk powie I think you should buy a new car. Zamiast samego you should buy a new car. To pierwsze zdanie z tym I think. Brzmi delikatniej. Samo should może czasami brzmieć zbyt mocno, zbyt wprost, a z użyciem tego I think wydaje się ono być łagodniejsze i mniej obraźliwe. Popatrzmy na przeczenie. I don't think you should buy a new car. Myślę, że nie powinieneś kupować nowego samochodu. A teraz pytanie. Do you think I should buy a new car? Proszę zauważcie, że gdy używamy should z konstrukcją I think, to pytanie tworzymy za pomocą operatora do, a przeczenie za pomocą don't lub doesn't. Zauważcie, że should zawsze pozostaje w formie twierdzącej. I oto kilka przykładów. I think you should watch the film. I don't think you should watch the program you are not old enough. Do you think I should watch the film? Yes I do I think it's great. I już ostatni punkt na dziś, should w czasie przeszłym, a dokładnie będziemy mówili o tym, że coś zrobiliśmy i że żałujemy tego. Jeśli jesteś na początkowym etapie nauki języka angielskiego, to ta struktura może wydać ci się trudna, więc nie przejmuj się tym za mocno. Mimo to, zachęcam cię, abyś obejrzał ten odcinek do końca, po to, abyś wiedział, że coś takiego istnieje, a kiedyś sobie do tego po prostu wrócisz. Gdy mówimy: Beth, you look tired. You should go to bed. Ta sytuacja dzieje się teraz, w momencie mówienia. I wiemy to dlatego, że samo should mówi o tym, co dzieje się teraz lub w przyszłości. A teraz popatrzmy, jak powiedzieć to w przeszłości. Gdy Beth powie, I am shattered. I went to bed very late last night. Tu Beth mówi o tym, co wydarzyło się ostatniej nocy, czyli w czasie przeszłym, last night, i że poszła późno do łóżka. A wy możecie jej na to odpowiedzieć. You should have gone to bed earlier. Powinnaś była iść do łóżka wcześniej. I tu krytykujecie Beth za to, że pożła późno spać. To przyjrzyjmy się tej konstrukcji. Aby użyć should w czasie przeszłym, do should dodaliśmy have i trzecią formę czasownika, tę formę past participle. Tak zbudowane zdanie pokazuje nam, że mówimy o czasie przeszłym. I mówimy, powinnaś była iść do łóżka wcześniej. Popatrzmy na więcej przykładów. Gdy powiem I shouldn't eat so much, to znaczy, że teraz siedzę przy stole w momencie mówienia i że mam wyrzuty, że za dużo jem. Teraz siedzę i jem i jem za dużo. I shouldn't eat so much. A gdy powiem I am feeling sick. I shouldn't have eaten so much. Ta konstrukcja, should have oraz trzecia forma czasownika, pokazują, że mówię o przeszłości, że już zjadłam i krytykuję się za to, że za dużo zjadłam i żałuję tego. You shouldn't do this znaczy, że nie powinieneś tego robić teraz, a you shouldn't have done that nie powinieneś był tego robić w przeszłości. I to wszystko na dziś. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinków o can oraz could, to linki do nich znajdziecie gdzieś tutaj. Jeśli uważacie, że to co robię jest pomocne, to bardzo proszę o łapkę w górę lub zwyczajnie zostawcie komentarz pod filmikiem. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, a ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.